O, aż się przygotowałam. Czuję się wysłanniczką wszystkich kobiet ziemi. A obawiałaś się pani, że nie wróci? A wiedziała pani o łajce? Ty razem z Julią Kijowską, z którą napisaliście scenariusz, no w pewnym sensie tak można powiedzieć, że wybraliście się w kosmos, aczkolwiek nie opowiedzieliście historii o podboju kosmosu, tylko jednak o człowieku. To staraliśmy się mówić jakby no o kosmosie przez człowieka, że to jakby ilość tematów, które się pojawiły nam w przeszukiwaniu tego materiału była niezwykła. Znaczy, na przykład to, co mówią kosmonauci, że to jest doświadczenie, czy bardzo często jest porównywanie doświadczenia wyjścia w przestrzeń kosmiczną do doświadczenia śmierci, tak? Ale też tak naprawdę bardzo dużo osób mówi, że będąc w kosmosie odczuwało pewną obecność. Jeden z kosmonautów mówił, że czułem, że ktoś mi się przygląda, więc jakby ta skala tematów, która tu się otwiera, jak zaczynamy mówić o kosmosie, jest niezwykle obszerna, bo to rzeczywiście od pewnych pytań o sens i wysiłek, po rzeczywiście próbę opowiedzenia tego, jak człowiek jakby jest umieszczony w pewnym mechanizmie propagandy i też jakby w jakimś mechanizmie całej wielkiej struktury systemu. No też w twoim spektaklu wyraźnie widać, że główna bohaterka jest tym systemem osaczona wręcz, czuje się jak królik doświadczalny i za wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się wokół niej dzieje. I to, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu, próbuje znaleźć sens tego, co w tej chwili robi. To było bardzo ciekawe, bo jakby przyglądanie się tak naprawdę tym, jak wyglądało życie Walentyny po wylądowaniu, bo my opowiadamy taką historię, która się zaczyna w momencie, kiedy Walentyna dowiaduje się, że jest w ciąży i kończy się tak naprawdę porodem. Jakby to jest parę miesięcy z życia Walentyny, w momencie, kiedy ona rzeczywiście poddana jest wielkiej presji i cała Rosja czeka na pierwsze w pełni kosmiczne dziecko, dlatego że w momencie, kiedy w tamtym czasie były plany podboju kosmosu, to jakby możliwość rozmnażania się w przestrzeni kosmicznej albo wpływ lotów kosmicznych na płodność jakby był bardzo ważnym tematem, bo warunkował jakby możliwość realizacji tych idei. A Walentyna też jakby w tym momencie cały czas jeździ po świecie, jest wwożona z jednej radzieckiej ambasady do drugiej. To rzeczywiście niezwykłe było, bo Julia Kijowska opowiedziała historię swojej babci, która spotkała, pracując w ambasadzie w Paryżu, spotkała właśnie Tiereszkową w tym momencie. I opowieść była taka, że było święto konwalii i Tiereszkowa siedziała sama na ławeczce, z nikim nie rozmawiała, bo nikt nie mówił po rosyjsku, ona nie mówiła w żadnym innym języku niż rosyjski, tylko dzieci przychodziły i składały jej na kolanach konwalię. No i później jak obliczyliśmy sobie, kiedy jest święto konwalii i który to był moment, okazało się, że ona już wtedy była w 7 miesiącu ciąży. Więc ona tak naprawdę była w tej ciąży, ale nikt jej nie dał taryfy ulgowej. Więc jakby wydaje mi się, że presja, stres i tego, co ona wtedy przeżywała, jakby był niezwykły. No i to staraliśmy się jakby jakiegoś tej kondycji i tego, co było w jej głowie, wtedy staraliśmy się z Julią jakoś dotknąć. Wiemy już, że Walentyna Tereszkowa nie widziała tego spektaklu. Czy będziesz próbował jednak pokazać ten spektakl właśnie swojej, no jakby nie było pierwowzorowi swojego bohatera? No byłoby wspaniale, ale opowieść o Walentynie jest taka, że ona rzeczywiście jest bardzo szczelnie odseparowana od otaczającej rzeczywistości, nie udziela wywiadów i jakby bardzo trudno z nią nawiązać kontakt. Myślę, że jakby z naszej polskiej perspektywy też trudno sobie wyobrazić, jak wielką ona jest tutaj ikoną, bo myślę, że my takich ikon jak ona nie mamy po prostu. Znaczy jakby, że to rzeczywiście tutaj, że ta sława kosmonautów w Związku Radzieckim to była taka naprawdę sława herosów, jeżeli nie bogów po prostu systemu. I to rzeczywiście, my takich odpowiedników na pewno nie mamy, więc nie wiem, jakby się udało jakoś do niej dotrzeć, byłoby to na pewno szalenie ekscytujące, co by powiedziała Walentyna, gdyby obejrzała nasz spektakl. Ale no nie wiem, no myślę, że trudno będzie do niej dotrzeć. Same sutki!